wspiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, że na hasło do diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Cóż za emocje, czas na majowe promocje na Nintendo eShop. Moi drodzy, pierwszym tytułem, o którym bym chciał wam powiedzieć, jest Valkyria Chronicles za jedyne 32 zł. Valkyria Chronicles to japoński RPG z bardzo ciekawym systemem walki, super fabułą oraz naprawdę interesującym stylem graficznym, który dzieje się w realiach wojny. Moi drodzy, ja osobiście w tą grę nigdy nie grałem, ale słyszałem na jej temat same superlatywy, więc jeżeli ktokolwiek z was grał w ten tytuł i może mi go polecić, dawajcie koniecznie znać, ja na pewno się zaopatrzę. Uważam, że 32 zł za japońskiego RPGa, który do tego jest dobry, to jest naprawdę super cena. Kolejnym tytułem jest Mega Drive Classics za jedyne 62 zł. Ten tytuł kupię sobie na bank w pudełku, ponieważ nostalgia do Mega Drive jest we mnie naprawdę ogromna. Dostałem tą konsolę na komunie, no niestety później ją sprzedałem, żeby dostać, czy tam kupić PlayStation 1, nie? No ale wiecie, mało lat to nie myśli, nie? Osobiście ja uważam, że Sega Mega Drive była jednym z fajniejszych systemów lat 90. No i bardzo chętnie bym sobie sprawdził tą składankę, tym bardziej, że posiadała ona Streets of Rage, a ja Streets of Rage naprawdę, słuchajcie, uwielbiam. No, za 62 zł jest spoko, aczkolwiek ja tą grę też widziałem za lekko ponad 100 w edycji pudełkowej, więc raczej skuszę się bardziej na pudełeczko. Kolejnym tytułem, o którym wam powiem, jest Is 3 Lacrimosa of Dana za 96 zł. Dobrze się składa, bo akurat w IS 3, przepraszam, powiedziałem IS 3, słuchajcie, chodzi o IS 8 Lacrimosa of Dana. W Lacrimosa of Dana gram właśnie dokładnie w tym momencie, już dzisiaj rano do kawki sobie pyknąłem jedną misyjkę. Tytuł jest japońskim RPG-iem akcji, w którym wcielamy się w Adolfa Christina, który jest pasażerem statku Lombardia, który rozbija się na tajemniczej wyspie. No i my wraz z pozostałą grupką ocalałych musimy odnaleźć resztę ludzi, no i generalnie rzecz biorąc toczyć całą masę walk z przeróżnymi monstrami, które zamieszkują tą wyspę. Powiem wam tak, do tytułu robiłem dwa podejścia, ponieważ w momencie, w którym na początku w niego zagrałem, kompletnie mnie nie wciągnął, jakoś mnie, kurczę, strasznie irytowało, nie wiem co, w sumie nawet nie wiem, co mnie irytowało w tym tytule, ale dla mnie wydawał się być dość kiepski, jednak po parunastu godzinach, słuchajcie, fabuła zaczęła obierać takie tory, że ja osobiście teraz już nie mogę się doczekać, kiedy ponownie odpalę konsolę i będę mógł sprawdzić, co tam dalej się wydarzy. No i też przywykłem już do mechaniki walki oraz do tych wszystkich systemów, które rządzą się tą grą. Tytuł jest naprawdę, słuchajcie, bardzo miodny, posiada dużych, ogromnych bossów, którzy robią potężne wrażenie. Sterujemy trzyosobową drużyną i będziemy mogli sobie przełączać pomiędzy danymi członkami tej drużyny. W trakcie walki, co jest też bardzo fajne. Gra jest ogólnie rzecz biorąc szybka, płynna, ma całkiem niezłą grafikę, ale pamiętajcie, że jest to też port z PS Vity, nie? Więc tutaj nie ma co się spodziewać jakości jak z Xenoblade'a, ale ja osobiście Is 8 Lacrimosa of Dana naprawdę mocno polecam, szczególnie poniżej stówki, nie? Recenzja tego tytułu pojawi się na kanale, jednak musicie trochę poczekać, no ponieważ muszę go przejść, nie? No bo kto, nie wiem, recenzuje gry, których nie kończy, ten kurczę, dostanie przez plecy pękiem pnączy. Wiedziałem, że moje freestyle są wspaniałe. Ale kolejnym tytułem, moi drodzy, jest Resident Evil 1 Remake za jedyne 54 zł i 59 groszy. Ja remake pierwszego Residenta posiadam na PlayStation 4, aczkolwiek kocham go tak cholernie mocno, że na bank, jeżeli kiedyś na jakiejś półce sklepowej zobaczę kolekcję Resident Evil 1 i Resident Evil 0 na Nintendo Switch, na 100% to wezmę. W grze udajemy się do tajemniczej rezydencji, aby walczyć z zombiakami, rozwiązywać setki zagadek, setki to może przesadziłem oczywiście, ale rozwiązywać bardzo ciekawe zagadki i podróżować po naprawdę pięknie wyrenderowanych tłach, takich jak na przykład właśnie wspomniana przeze mnie rezydencja. Oprócz tego zwiedzimy też las, cmentarz oraz inne ciekawe lokacje. Gra moim zdaniem graficznie naprawdę wymiata. Renderowane tła prezentują się wyśmienicie. Posiada też ona mega, mega klimat. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek jest tutaj, kto nie grał pierwszego Rezydenta, koniecznie to sprawdźcie, bo ja nie będę ukrywał, że remake pierwszej części Resident Evil jest do dzisiaj moją ulubioną częścią tej serii, tak więc to nie pozostaje mi nic innego, tylko na maksa ją, słuchajcie,
polecić kolejnym tytułem, na który należy zwrócić uwagę, jest Valkyria Chronicles 4, moi drodzy. Dokładnie, przeskoczyliśmy aż o 3 części od pierwszego tytułu na tym zestawieniu. Valkyria Chronicles 4 kosztuje 61 zł i tak jak w wypadku części pierwszej, no niestety nie grałem ten tytuł, ale słyszałem o nim same superlatywy, szczególnie na temat systemu walki, tak więc jeżeli ktokolwiek z moich widzów zna tą grę, skończył, ewentualnie w nią grał, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo ja się na te Valkyrie zarówno jedynkę, jak i czwórkę, no i też pozostałe części naprawdę mocno napalam, słuchajcie, i prędzej czy później, no cóż, będę je miał, tak? I będę je miał i będę grał w grę. Kolejną grą jest Resident Evil 0 za jedyne 54,59. No i powiem wam tak, moim zdaniem to są jedne z najładniejszych renderowanych teł, jakie widziałem kiedykolwiek. Oryginalnie Resident Evil 0 ukazał się tylko i wyłącznie na GameCube, z tego co pamiętam. I ja słuchajcie, pamiętam wtedy jako użytkownik Playa 2, jak bardzo zazdrościłem GameCube'owi tej gry, nie? W grze wcielamy się w Rebekę, znaną już wszystkim dobrze z serii Resident Evil, i gra dzieje się przed wydarzeniami z części pierwszej. To, co mi się w tej grze podoba, to genialna grafika. Słuchajcie, naprawdę postaci, tła, wszystko wygląda świetnie. Szczególnie pierwszy poziom w pociągu. On urywa głowę, słuchajcie. Tam naprawdę grafika do dzisiaj robi ogromne, ogromne wrażenie. Ogólnie cały tytuł jest bardzo dobry, poza oczywiście tamtym, tą ostatnią końcówką, tą ostatnią, powiedzmy, godziną rozgrywki, która zawsze, moim zdaniem, Resident Evil kuleje w każdej z części, no prawie każdej. No i nie podobał mi się też management przedmiotów w naszym inwentarzu, ponieważ z reguły możemy to robić, słuchajcie, w skrzyniach. Tak w tej części niestety musimy te przedmioty, znaczy ja wierzę, że twórcy wierzyli w to, że to będzie lepsze rozwiązanie, ale okazało się gorsze. Tutaj możemy na przykład przedmioty sobie wyrzucać na podłogę, no i potem robi się z tego, słuchajcie, niezły młyn, kiedy po połowie lokacji porozpieprzamy całą masę kluczy, które na razie nie były nam potrzebne, a później są nam potrzebne, no i robi się z tego troszeczkę chaos. Mi osobiście jedyne, czego brakowało w tym tytule, no to skrzynie. No a tak to bardzo mocno polecam, jeżeli jest to jakikolwiek fan horrorów, który nie grał w Resident Evil 0, nadrabiać jak najszybciej, szczególnie w takiej cenie. 54,59, myślę, że jest ok. Kolejna gra to już przekultowa Disgaea 1, moi drodzy, za jedyne 80 zł. Ja osobiście bym tutaj na waszym miejscu, raczej bym się rozejrzał za edycją pudełkową, ponieważ niejednokrotnie, słuchajcie, w jakichś sklepach z grami widziałem tą grę za około 110-120 zł używaną lub nie. No i uważam, że tutaj cena 80 zł za cyfrówkę jest dość wysoka, ale gra generalnie rzecz biorąc jest taktycznym japońskim RPG-iem, który stał się już kultowy, słuchajcie. Masa postaci, bardzo dobry humor, ciekawa fabuła. No i właśnie tutaj podkreślmy ten humor, nie? Niech to będzie taki słownik, niech to będzie takie słowo klucz w tym materiale, jeżeli chodzi o Disgaea. Ja osobiście polecam, grałem, no i kurczę, liczę na to, że w końcu na Nintendo Switch ukaże się też Disgaea 2. A może się w ogóle ukazała, nie? Dajcie mi znać, może się mylę. I teraz uwaga, kolejny tytuł to absolutnie najjaśniejszy punkt tej listy. Zapiszcie go sobie, słuchajcie, wytatuujcie sobie jego tytuł, nie wiem, zróbcie cokolwiek, ale nie omińcie tej promocji. Jest to Yomawari The Long Night Collection za jedyne 60 zł. Ludzie, dostajecie dwie gry, dwa przekozackie horrory w rzucie izometrycznym, w których będziemy się pozornie wcielali w słodkie chibi dziewczynki, no ale gra naprawdę. Po pierwsze, posiada niesamowicie ciężki, mroczny klimat. Po drugie, naprawdę świetnie straszy. A po trzecie, posiada ona fabułę, która wyryje wam się tak mocno w psychice, że nie będziecie w stanie o tym tytule zapomnieć przez bardzo, bardzo długi czas. Genialna muzyka, piękna grafika, słuchajcie, i niesamowita historia oraz absolutnie przerażający klimat powinny sprawić, żebyście rozejrzeli się za właśnie Yomawari The Long Night Collection. Edycja pudełkowa, którą posiadam, zawiera także bardzo fajną książeczkę, więc tutaj też polecam. Możecie ją kupić w sklepie Electronic Dreams, na hasło do diabła z grami macie oczywiście tutaj upust, ale jeszcze oprócz tego z Yomawari powiem wam taką, no wiem, że to nie tego typu materiał, ale powiem wam tylko szybko, że ja tą grę, słuchajcie, ukończyłem, chciałem usiąść do nagrywania recenzji, ale byłem tak rozwalony psychicznie po zobaczeniu zakończenia, że tak to przekładałem i w końcu recenzja nie pojawiła się na kanale. Jednak teraz ponownie obudziło to we mnie iskrę, żeby na temat tej gry napisać. Naprawdę, Yomawari The Long Night Collection jest absolutnym hidden gemem i gwarantuję wam, że jeżeli skończycie tą grę albo w nią zagracie, to wspomnijcie moje słowa, że było warto. Podkreślam jeszcze raz, bardzo gorąco wam polecam Yomawari The Long Night Collection za jedyne 60 zł. Kolejna gra to tytuł, w który niestety nie grałem, ale tutaj jest pytanie do was, moi drodzy. Trials of the Cold Steel 3 za jedyne 144 zł.
podobno nie powinno się grać w Trialsa trójkę, nie znając jedynki i dwójki. Jest to ponoć naprawdę genialny japoński RPG, słuchajcie, jest taka, wiecie, saga gier, która... w której historia ciągnie się z jedynki poprzez dwójkę, trójkę, czwórkę i tak dalej i jest jedną wielką całością, co sprawiło, że ja tego tytułu nie sprawdziłem. Jednak, jeżeli są tutaj widzowie, którzy tą grę ograli, słuchajcie, i na przykład nie mieliście styczności z jedynką i dwójką i grało wam się pomimo to dobrze w trójkę, dajcie mi proszę znać, ponieważ ja sobie na Trials of the Cold Steel już od dawna, słuchajcie, ostrze zęby, no ale nie kupiłem tego tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ bałem się, że mogę nie zrozumieć fabuły. Kolejną grą jest The Lost Child za 60 zł. Powiem wam tak, nie pamiętam, ile razy byłem w sklepie Electronic Dreams i patrzyłem się na ten tytuł na półeczce. Zastanawiałem się, czy go nie kupić. Teraz cena jest naprawdę atrakcyjna. No i powiem wam tak, jest to japoński RPG, który jest dungeon crawlerem, który posiada takie naleciałości z gier z gatunków visual novel również. I to, co mnie do niego na maksa przyciąga, to totalnie pokręcony i pokrzaniony design kreatur, z którym będziemy walczyć. Widziałem kilka, słuchajcie, gameplay z walk z bossami, no to będziemy mierzyli się w tym tytule z wielkimi przedwiecznymi, znanymi z mitologii Lovecrafta i to jest chyba dla mnie ten taki punkt zapalny, który sprawia, że naprawdę mam ogromną ochotę zagrać w ten tytuł, ale jeszcze chwilę poczekam, bo słyszałem, że gameplayowo on nie jest jakiś tam najlepszy, nie? Czyli art style, grafika, cała ta lovecraftowska otoczka na maksa mnie do siebie przyciąga, ale sam gameplay może nie do końca. Sprawdzę demko, jak kiedy się ukaże i wtedy podejmę decyzję, czy warto ten tytuł brać, czy też nie warto. Jednak jeżeli lubicie, słuchajcie, dungeon crawlery, no to zwróćcie uwagę na Lost Child. Kolejny tytuł to Void Terrarium za jedyne 60 zł. Moi drodzy, nie grałem nigdy w Void Terrarium, ale słyszałem o niej bardzo dużo dobrego. Podobno jest to też taki dungeon crawler, w którym wcielamy się w robocika, no a potem będziemy usprawniali miejsce zamieszkania małej dziewczynki, która jest jedyną nadzieją ludzkości. Wiem, że to brzmi przedziwnie, ale gracze chwalą sobie klimat. Bardzo ciekawy gameplay oraz naprawdę oryginalne rozwiązania w tym tytule. W sklepie Electronic Dreams Void Terrarium jest w bardzo ciekawej kolekcjonerce. No i moi drodzy, ostatni, ale nie ostatni, wiecie, last but not least, Prini Can I Really Be a Hero Dude, czyli absolutnie brutalny platformer za jedyne 60 zł, moi drodzy. Priniego recenzję znajdziecie na moim kanale. Gra posiada chyba, no, jednego z najtrudniejszych ostatnich bossów, z którym miałem kiedykolwiek okazję się zetrzeć w platformówce. W grze będziemy wcielać się w Priniego, czyli maskotkę serii Disgaea, i przedzierać się przez kolejne levele po to, żeby odnaleźć w końcu deser dla księżniczki. No jeżeli go nie odnajdziemy, no to księżniczka zrobi nam kuku. Słuchajcie, gra jest naprawdę przeznaczona dla hardkorowych graczy, jest port z PSP, więc tutaj nie ma co liczyć na jakąś niesamowitą grafikę, ale sam tytuł w sobie jest naprawdę, naprawdę bardzo interesujący. Pełen humoru, pełen świetnych start z bossami, ale jest też piekielnie, ale to piekielnie trudny, tak więc naprawdę zastanówcie się, czy będziecie w stanie jemu podołać. To by było tyle, moi drodzy. Wpadajcie na mój Patronite, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami, który jak dobrze pójdzie, nie będzie o grach i was zaskoczy. Ale będzie fajny, gwarantuję. Pozdrawiam serdecznie, narka!